Możemy zaczynać? Witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej przed rozpoczęciem przygotowań do sezonu 2019-2020. Dziś na konferencji obecnie są z nami trener Kazimierz Moskal oraz kapitan Michał Kołba. Dziś po prawie miesięcznej przerwie piłkarze po Europie wrócili do treningów. Informacja z ostatniej chwili, że do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny dołączył trener Marcin Pogorzała, który będzie łączył pracę z prowadzeniem zespołu rezerw. W okresie urlopowym kontrakty z łódzkim klubem sportowym przedłużyli Dominik Budzyński, Kujawa Rafał, Rozmus Kamil oraz Patryk Bryła, Łukaszowi Piątkowi oraz Bartłomiejowi Kalinkowskiego przy awansie z automatu kontrakty się przedłużyły. Nie przedłużyliśmy kontraktu z Łukaszem Bielakiem, który w przyszłym sezonie zagra w barwach Stali Mielec. I do zawodników pierwszej drużyny dołączyło 5 nowych zawodników. Jest to 4 pomocników: Michał Trąbka, Ricardo Gima, Jose Antonio Ruiz Pirulo, Dragol Ljubicz-Slinicz oraz jedna obrońca Maciej Damc. W okresie przygotowawczym zaplanowanych jest 6 sparingów. 3 odbędą się tutaj na boisku głównym. Są to z Wisłą Płock, Radomakiem Radom oraz Koroną Kielce. Od 1 do 9 lipca zaplanowane jest zgrupowanie w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie odbędą się sparingi z Wartą Poznań, GKS Tychy oraz Kotwicą Kołobrzeg. Teraz o głos poproszę trenera Kazimierza Moskala, który przybliży plan treningowy na najbliższe tygodnie. Dzień dobry, przede wszystkim witam wszystkich. Chciałem sprostować, to było tylko 3 tygodnie wolnego, nie miesiąc. Niecały miesiąc. W kadrze pierwszego zespołu będzie jeszcze Sójka, zawodnik z grup młodzieżowych, będzie z nami trenował. Dobra pytanie. Trudne pytanie. Artur. Jeśli chodzi o plan treningowy, dzisiaj mamy zajęcia o godzinie 11, będzie jeden trening, jutro mamy przez cały dzień badania wydolnościowe na głównym boisku. Natomiast środa, piątek dwukrotnie trenujemy rano w siłowni, po południu na boisku, czwartek, sobota po razie rano trening na boisku. Przyszły tydzień będzie wyglądał podobnie, tak jak tutaj już zostało powiedziane, 1 lipca jedziemy na zgrupowanie krótkie do Grodziska i w zasadzie zdajemy sobie sprawę, że to jest 6 tygodni okres przygotowawczy, ale to zleci jak zwykle i na pewno na wszystko nie starczy nam czasu. Ja wierzę w to, że te 3 tygodnie urlopu, gdzie zawodnicy przez 2 tygodnie mieli odpoczywać, w tym 3 tygodniu mieli 2 jednostki treningowe do wykonania, są na takim poziomie, że spokojnie możemy zacząć te przygotowania od mocnego akcentu i będziemy chcieli się jak najlepiej do tej rundy jesiennej przygotować. Od razu powiem tak, że oczywiście kalendarz nas nie oszczędził, mamy początek bardzo trudny, ale z jednej strony to chyba dobrze, bo zmierzymy się z tymi potentatami i będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Dziękuję. Michał, już trener mówił, że niecałe 3 tygodnie odpoczywaliście. Jakbyś mógł powiedzieć, jak wyglądały... Niecały miesiąc, niecały 3 tygodnie. Miesiąc, 3 tygodnie. Jak wyglądały przygotowania... Jak wyglądały właśnie przygotowania podczas urlopu? Znaczy, no to tak jak trener zaznaczył, że te pierwsze 2 tygodnie mieliśmy kompletnie wolne. W ostatnim tygodniu już mieliśmy 2 jednostki treningu biegowego i ja miał trenera bramkarzy również 2 jednostki na siłowni i w tym tygodniu ostatnim to zostało zrobione, żebyśmy już teraz byli już gotowi na rozpoczęcie normalnych treningów. Dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze powiedzieć, że zaplanowany na 15 czerwca sparing z Wrocławek się nie odbędzie, w zamian będzie trening. Są pytania do Michała? Może to pierwsze do trenera. W sezonie powiedział pan, że chciałby pan wzmocnić jedynie w każdej formacji. Pani powiedziała, i z tego też wiemy, że pozyskał pan jednego obrońcę i 4 pomocników. Nikogo do ataku i nie ma konkurencji pan Michał, nie? Który jest jak na razie niezastąpiony. Jak pan to ocenia, te transfery?
żeby ocenić transfery, to musimy trochę poczekać, bo oczywiście tak jak powiedziałem, że każdy trener chciałby wzmocnić gdzieś tam w każdej formacji, ale nie zawsze uda się wszystko zrealizować tak, jak byśmy chcieli. Odeszło nam kilku zawodników ze środka pola. Chcieliśmy przede wszystkim tutaj się wzmocnić, bo uważam, że ta środkowa linia jest bardzo ważna. Natomiast to absolutnie nie zostało powiedziane, że to już jest koniec, że ktoś się nie zjawi. Ale na tą chwilę cieszy mnie przede wszystkim fakt, że w dniu dzisiejszym mamy tylu zawodników, ilu mamy do treningu. Z wyjątkiem Janka Sobocińskiego, który dostał jakby jeszcze tydzień dłużej urlopu od pozostałych. W sumie będzie miał tylko 2 tygodnie, bo wiemy, że grał w tych mistrzostwach. To cieszy ten fakt, że właśnie w zasadzie ta grupa jest kompletna. Nie wykluczam, ale że ktoś dojdzie, czy ktoś odejdzie, ale tak naprawdę skupiamy się na tym, na tej ekipie, która w dniu dzisiejszym już jest. Pani powiedziała, że klub nie przedłużył kontraktu z Bielakiem. A co z takimi piłkarzami jak Kostyrka i Gamrot? Kostyrka, Gamrot też nie zostały przedłużone kontrakty. Mikołaj Maschera będziemy chcieli, żeby poszedł gdzieś na wypożyczenie, tak samo Oskar Koprowski. Pan trener, jak oceni pan sparing partnerów, to jest taki dobór, żeby postopniować, czy po prostu tak wyszło? Nie, no te sparing partnerów mieliśmy zaklepanych już, powiem, trochę wcześniej niż zapewniliśmy sobie awans do Ekstraklasy. Natomiast no wiadomo, że chcieliśmy zagrać też z tymi zespołami z Ekstraklasy, tak jak to było w ubiegłym roku. Graliśmy przecież z Płockiem. Więc tutaj pod tym kątem gdzieś tam też patrzyliśmy i myślę, że to jest dobre taki układ, jaki właśnie udało się nam zaklepać. Jeszcze chciałem wrócić do tych sparingów, do tych transferów. No bo trudno powiedzieć, że widział pan na żywo Portugalczyka i Hiszpana, nie? Ale Trąbkę, obrońcę Bytowi, czy tego nawet Serba, mógłby pan pamiętać z Ekstraklasy, nie? Srnicza oczywiście pamiętam z Ekstraklasy, z występów w Śląsku. Damc występował w tej lidze, gdzie my, więc na żywo no to miałem okazję nie za wiele razy go oglądać, ale analizowaliśmy mecze przeciwników i często gdzieś tam oglądaliśmy mecze Bytowi. Natomiast no, całą robotę, trzeba sobie jasno powiedzieć, zrobił tutaj dyrektor sportowy, który jeździł i oglądał przede wszystkim tych obcokrajowców i ja ich widziałem tylko gdzieś tam na wideo, na żywo ich nie widziałem, ale mamy pełne zaufanie do siebie i tutaj wierzymy w to, że te transfery wypalą tak jak wcześniejsze. Trenerzy Stali, Stalowa Wola mówili, że Trąbka to taki lider, najlepszy piłkarz drugiej ligi. Tak mówił Wieprzyń na przykład do mnie, ze mną w rozmowie. Czy pan go też widzi w roli lidera drugiej linii? Wie pan, zobaczymy, bo to zmiana środowiska, gdzieś inny jakby klimat. Każdy potrzebuje trochę czasu, żeby się zaaklimatyzować, wejść w ten zespół. Oczywiście my dlatego go sprowadzamy, bo liczymy na to, że my troszeczkę podniesiemy jego poziom, ale on też będzie przydatny dla drużyny. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, z tymi ocenami, z przydatnością tych zawodników będzie trzeba trochę poczekać. I na koniec się spytam, czy jest jakiś piłkarz, ja nie mówię o nazwisku, bo to wie pan, nazwisko można tam, którego nie udało się panu wprowadzić do zespołu w tym okresie letnim? Czy myślał pan o kimś na przykład pozycji, nie wiem, skrzydłowy, lewy, prawy, defensywny pomocnik, stoper, którego nie udało się panu sprowadzić i tego powodu? Znaczy tak jak powiedziałem, ja chciałbym, gdyby się udało wzmocnić zespół w każdej
formacji, no to, to nie udało się, tak, w każdej, ale, ale tutaj nie ma, wydaje mi się, żadnej tragedii i ten skład, który jest, co też pokazaliśmy grając w pierwszej lidze wiele bardzo dobrych spotkań, myślę, że stać nas na to, żeby też w Ekstraklasie grać fajny futbol. Piłkarzy na pierwszym treningu i ci wszyscy zagraniczni zdążyli dojechać? Tak, tak. 23 zawodników z pola będzie i 4 bramkarzy. Jeszcze jedno, tak patrząc na pierwszą ligę, nie, to tak naprawdę mieliśmy dwóch młodzieżowców, no bo ten trzeci to taki, wie pan, pojawiał się i znikał, nie? Sobociński i Pyrdy. W Ekstraklasie potrzebny jest też, jest tylko jeden. Czy ma pan, powiedzmy, też tego trzeciego, czy nawet czwartego młodzieżowca, żeby zagrał w tej Ekstraklasie? Widzi pan takich graczy? Bo mówi pan, że Maschera odchodzi, Koprowski, który miał takie przebłyski formy w tej drużynie rezerwowej, też go już nie będzie. Czy ma pan takiego wytypowanego młodzieżowca, który tam dociągnie do tego Sobocińskiego? Oczywiście, że musimy być na to przygotowani, że skoro jest taki wymóg, że musi grać młodzieżowiec, my nie możemy zostać z jednym czy z dwoma młodzieżowcami. Musimy być na to przygotowani i jesteśmy. A kto nim będzie? Jest Ratajczyk, kolejny zawodnik młody, który może grać. Włączyliśmy do gry, do treningów Sójkę, więc to są zawodnicy, którzy będą gdzieś tam walczyć o to miejsce. Panie trenerze, jak się zmieni ta drużyna na Ekstraklasę, bo jak znam pana, to jednak podporządkowuje pan wiele rzeczy pod swoją filozofię i pod swoje prowadzenie tego zespołu, które w pierwszej lidze widzieliście. No, skoro tak pan to zauważył, że podporządkowuje swojej filozofii, to ta filozofia będzie taka sama. Oczywiście, że doszło kilka nazwisk, kilku zawodników odeszło, ale ci zawodnicy byli dobierani właśnie pod tą filozofię, czyli że będziemy chcieli grać w piłkę, będziemy chcieli stwarzać sytuację i dominować na boisku. Oczywiście, że tutaj będziemy mieli do czynienia z zespołami o wiele lepszymi i trudno spodziewać się, że od pierwszych meczów my gdzieś tam będziemy tak dominować jak w pierwszej lidze, ale na pewno nie chcemy odejść od tego sposobu, stylu gry, jaki prezentowaliśmy w pierwszej lidze, bo uważam, że po pierwsze ta wiosna pokazała też na trybunach, że ludzie byli zadowoleni z tego, co widzą i to nam też sprawiało przyjemność, a przy okazji przyniosło oczekiwany efekt, więc myślę, że udało nam się, nam jako sztabowi przekonać zespół, przekonać szatnię do tego, że właśnie w ten sposób grając, chociaż zaznaczę, że to nie jest łatwe granie, można rzeczywiście czerpać wiele przyjemności i korzyści. Do Michała, jeśli można. Iść? O kurwa. Pytanie. Prawie miesiąc mieliście urlopy. Chyba już czas przywyknąć, że za chwilę będzie Legia. Czy wydaje mi się, że powoli to do nas dociera, tak? Że ja nie ukrywam, że na samym początku jak gdzieś myślałem o tym, że gdzieś będziemy grać z tymi zespołami, to gdzieś na początku ciężko było się do tego przestawić, ale teraz na pewno cały okres przygotowawczy będzie na to czas i na pewno się do tego szybko przestawimy, no bo to raczej nie jest większy problem. Lepiej grać z tymi zespołami niż z zespołami, z którymi mierzyliśmy się w pierwszej lidze. Szatnie, myślę, spotkaliście się już tutaj, były przywitania i wszyscy tak trochę z dumą na siebie patrzą. Że tak zrobiliśmy to? No tak, no raczej tak. Raczej nie ma takich nastrojów, że wracamy do treningów i znowu trzeba trenować, tylko wręcz przeciwnie, że cieszymy się z tego, że te treningi się zaczynają i że są nowe wyzwania, że możemy się już za kilka tygodni mierzyć z najlepszymi zespołami w Polsce i pokazywać te swoje umiejętności na tym najwyższym poziomie. Czy dla ciebie też już nowe zadanie, tak, analizować napastników, kto jak strzela, kto jak się zachowuje w klubie? No tak, no na pewno możliwość, jakby dostęp do tych meczów jest zupełnie inny niż na tych poziomach, które graliśmy w ostatnich latach, więc to też jest na pewno duży plus.
Ja bym chciał jeszcze pana trenera zapytać. To by to jedno z wyjść. To zespół stał się teraz bardzo międzynarodowy, nie? Jak pan widzi współpracę, nie? Z tymi piłkarzami, powiedzmy, z południowej części Europy, czyli z Hiszpanami, Portugalczykiem? Kto im będzie tłumaczył pańskie założenia? Czy pan będzie to mówił? Czy trener chyba, który był na ostatniej konferencji, który mówił po hiszpańsku, to będzie przekładał? Myślę, panie Jurku, myślę, że damy sobie radę z tym. Jeśli daliśmy sobie radę, żeby dotrzeć do Daniego Ramireza, to z tymi też nie będzie problemu. Nie wydaje mi się, żeby był taki bardzo, jak pan to określił, międzynarodowy skład. Oczywiście doszło trzech obcokrajowców, ale patrząc na inne zespoły, to i tak jesteśmy, bym powiedział, bardzo takim polskim zespołem i na pewno nie będziemy chcieli przekroczyć pewnej linii. No i wydaje się, że będziecie jednym z zespołów, które mają w składzie największe zespoły. No, tak jak mówię, czasami powiem tak, pewno, że ja też wolałbym, żeby byli sami Polacy, ale czasami nie udaje się pozyskać takiego zawodnika, którego widzielibyśmy w swoim zespole, na którego Polaka, na którego byłoby nas stać. Naprawdę czasami łatwiej jest znaleźć takiego gracza za granicami Polski, a przykład Daniego Ramireza pokazuje, że to wcale nie muszą być zawodnicy, którzy no, powiedzmy sobie szczerze, no, nie sprawdzają się, tak? A Dani dał nam wielką jakość i tak samo liczymy w przypadku tych zawodników, którzy do nas doszli teraz. Jeszcze zapytam. Mówił pan, że zespół jest duży, kadra jest szeroka i niewykluczony, że ktoś może odejść. Nie boi się, że ktoś panu podbierze te filary typu Sobociński, Ramirez albo kogoś innego i straci pan, bo okienko jeszcze jest niezamknięte. Nie boję się. No bo ktoś może przyjść położyć, nie wie pan. No jak położy taką kasę, to absolutnie się nie boję. Mam jeszcze jakieś pytania? To tak, jeżeli chodzi o sparingi rozgrywane tutaj na Aleja, oni wszystkie będą otwarte, możliwość wejścia, wszystko będziemy informować na naszej głównej stronie, tego proszę o śledzenie. I dzisiejszy trening, pierwsze 15 minut jest do dyspozycji dziennikarzy oraz prosimy o nieprzeprowadzanie wywiadów z piłkarzami przed treningiem. Piłkarze będą dostępni po treningu. Dziękuję bardzo.